Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu zaprezentować bardzo interesujący problem, który wiąże się ściśle z młodą Polską, z największymi artystami młodej Polski, ale także z całym życiem artystycznym polskim około 1900. Chciałbym Państwa przede wszystkim zaprosić do Mangi, wyjątkowego miejsca, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. Muzeum, które powstało w szczególnych okolicznościach, ale też powstało tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś, pod koniec XIX wieku, pewien kolekcjoner zebrał jedną z największych kolekcji sztuki japońskiej w Polsce i w Europie. Oczywiście mam na myśli Feliksa Mangę Jasińskiego. To była postać niezwykła, a nieco szalona, ale przede wszystkim wykształcony, wyrafinowany znawca sztuki, nie tylko japońskiej, ale także europejskiej. To on chciał za wszelką cenę edukować polskie społeczeństwo, chciał to społeczeństwo nauczyć patrzeć na sztukę i potrzebować sztuki, aby malarstwo, rzeźba, grafika były obecne w naszym życiu codziennym, aby były na wyciągnięcie ręki. Jednakże jego największą pasją była bez wątpienia Japonia, kultura japońska i sztuka japońska. Feliks Manga Jasiński po raz pierwszy przedstawił swoją niezwykłą kolekcję drzeworytów japońskich, rzemiosła w Warszawie w 1901 roku. Jednakże ta prezentacja spotkała się z rzeczywistą, żywą niechęcią społeczeństwa warszawskiego, które praktycznie w całości odrzuciło estetykę japońską, twierdząc, że są to bohomazy i absolutnie ten rodzaj sztuki ich nie interesuje. A przecież już w tym czasie sztuka japońska opanowała Europę, opanowała estetykę europejską i wpłynęła na tak wielu, jeśli nie na wszystkich artystów od roku 1860-65. Impresjoniści, postimpresjoniści, nabiści, symboliści, twórcy secesji. Każdy z nich w jakiś sposób inspirował się tą niezwykłą sztuką. Dlatego też absolutnie niezrozumiałe było przyjęcie jej w Warszawie, przyjęcie kolekcji Jasińskiego. Kolekcjoner obraził się na społeczeństwo warszawskie i postanowił przenieść swoją kolekcję, którą wcześniej chciał podarować miastu Warszawa, do Krakowa. Pierwszy był we Lwowie, w Zakopanem, potem w Krakowie, zamieszkał przy ulicy Świętego Jana II. I tam otworzył swoje prywatne muzeum, Mize Jasiński, gdzie udostępniał przebogate zbiory. Nie tylko sztuki japońskiej, ale sztuki polskiej współczesnej, sztuki dawnej, pasów słuckich. I praktycznie rzecz biorąc, wszystkiego, co można było zebrać, pokazać i eksponować. Znakomicie opisał sytuację Jasińskiego w Warszawie, tę reakcję publiczności warszawskiej na sztukę japońską jeden z krytyków. Był to Zenon Przesmycki, a założyciel Chimery, jedna z niezwykle interesujących
i ważnych postaci dla młodej Polski. Przesmycki pisał tak. Feliks Jasiński może zanadto apostołował, może zbyt utopijnie chciał nawracać wszystkich od razu, ale w całym szeregu wystaw, na które żadne nie wśliznęła się mizeria, dał widzieć chcącym, a narzucił niechcącym taką masę istotnych dzieł sztuki, jakiej dawno u nas nie widziano. Wystawy te były same przez się, dla nowości swej i wysokiej wartości artystycznej, faktem pierwszorzędnego znaczenia. Jeżeli nadto jeszcze stwierdzimy od siebie choćby tylko założenie Towarzystwa Przyjaciół Narodowego w Krakowie oraz Towarzystwa Polskich Artystów Grafików i wydanie pierwszej jego teki w Krakowie, a także niezaprzeczone dotatnie rezultaty kampanii lwowskiej, będziemy mieć ogólny wynik dwuletniej działalności wcale chyba pokaźny. Rzeczywiście, Jasiński działał bardzo intensywnie. Gdy przeniósł się do Krakowa, udostępniał swoje zbiory, organizował wystawy, pisał teksty. Krótko mówiąc, rzeczywiście apostołował. Uważał, że sztuka japońska osiągnęła najwyższy poziom i może stać się wzorem dla sztuki polskiej. Ale jak mówię, to co najistotniejsze, to były w jego zbiorze drzeworyty ukijo-e, czyli drzeworyty barwne przepływającego, przemijającego świata. Wśród nich do najważniejszych należy słynna kolekcja, czy słynna seria Katsushiki Hokusaja 36 widoków góry Fuji. A w tym tak cenne i tak ważne jak pod wielką falą w Kanagawa, czy widok burzy pod szczytem Fuji, czy czerwona Fuji, czy dzieła z serii słynne widoki z kilkudziesięciu prowincji Hiroshigego. Bo obok Hokusaja Hiroshige i Utamaro to byli ci dwaj najwięksi, najważniejsi twórcy dla Jasińskiego. To ich zbierał i to ich kolekcje pokazywał artystom tak, iż artyści młodopolscy mieli niemal na wyciągnięcie ręki, wręcz na ścianie swojej pracowni drzeworyty i dzieła z tej wielkiej rekwizytorni, z tego wielkiego zbioru zgromadzonego przez Jasińskiego. Do tego należą tak wspaniałe, dekoracyjne drzeworyty jak Hokusaja, słynne wodospady, czy Hiroshigego wyjątkowe przedstawienia typu kaciąga. Słowo kaciąga oznacza dokładnie obrazy kwiatów i ptaków. Hiroshige był mistrzem tego typu obrazów, tego typu wizerunków. Kolejna wielka seria znajdująca się w zbiorze Jasińskiego to Hiroshigego 100 słynnych widoków Edo. To przede wszystkim te drzeworyty ukształtowały widzenie europejskie. To one wpłynęły na takie, a nie inne przedstawienie przestrzeni, komponowania obrazu, podglądania rzeczywistości. Poprzez gałęzie drzew, poprzez otwory okienne. W kolekcji Jasińskiego także był znakomity zbiór militariów. Słynne cuby, czyli jelce tarczowe, bogato zdobione, niezwykle piękne. Każdy jelec był inny, miał inną dekorację i zachwycał i stawał się znakomitym źródłem inspiracji. Podobnie Neckę, te niewielkie, bardzo piękne rzeźby, które były ryte zazwyczaj w kości słoniowej, ale nie tylko,
one także były dla wszystkich, którzy się z nimi zetknęli, fascynujące i pociągające. Ta niezwykła kolekcja przekazana została przez Jasińskiego w 1920 roku do Muzeum Narodowego w Krakowie, a konkretnie miastu Kraków, a miastu podlegało wówczas muzeum. I tak też ten zbiór niezwykły znalazł się w Muzeum Narodowym w Krakowie. W czasie II wojny światowej naziści zorganizowali w Sukiennice wystawę sztuki japońskiej. Wystawę drzeworytów przede wszystkim. I tę właśnie wystawę zobaczył w 1944 roku młodziutki Andrzej Wajda, który przebywał wówczas w Krakowie, gdyż ukrywał się, bo jego siatka akoska w Radomiu została rozbita i on sam był narażony na rozmaite dosyć krwawe konsekwencje. Ukrywał się w Krakowie u swojego wujostwa i zupełnie przypadkowo odkrył dla siebie jeden z najważniejszych zbiorów sztuki w ogóle, czyli sztukę japońską. Wpłynęła ona na Wajdę w sposób zasadniczy. Tak iż kiedy otrzymał w 1987 roku bardzo ważną, prestiżową japońską nagrodę, Kyoto Prize, nagrodę Inamori, postanowił całą kwotę przeznaczyć na budowę Muzeum Japońskiego w Krakowie. Muzeum, w którym można pomieścić i wystawiać kolekcję Jasińskiego właśnie. Rzecz jasna, nie była to kwota wystarczająca, a Japończycy kwestowali na rzecz Muzeum Japońskiego w Polsce w pociągach, na dworcach, na stacjach kolejowych. Została zebrana olbrzymia suma pieniędzy, rzecz jasna dołożyło się i ministerstwo. Miasto Kraków przeznaczyło na budowę muzeum działkę. A przyjaciel Andrzeja Wajdy, jeden z największych japońskich architektów, Arata Isadzaki, wykonał projekt tego muzeum. I tak oto powstało Muzeum nad Wisłą. Muzeum niezwykłe, bo muzeum z widokiem na święte miejsce Polaków, na Wawel, o niezwykłym kształcie nawiązującym do tego drzeworytu, które wcześniej prezentowałam, Hokusaja pod wielką falą w Kanagawa, te charakterystyczne, płynne linie, fale, ale także do zakola Wisły. Tu spotkała się w tym budynku, w tej architekturze wielka tradycja zarówno estetyki japońskiej, jak i polskiej. Ten kształt dachu, tak jak tutaj widać, a przede wszystkim widok na Wawel sprawiają, że to muzeum należy do najbardziej niezwykłych miejsc muzealnych w Polsce. I to tutaj jest zdeponowana kolekcja Jasińskiego należąca do Muzeum Narodowego w Krakowie. Spotkały się dwie wielkie postaci. Felix Manga Jasiński i Andrzej Wajda, jeden z największych reżyserów na świecie. Co ich łączyło? Przede wszystkim pasja, ale też misja, aby społeczeństwu polskiemu pozostawić budynek dla kolekcji, kolekcję, która może być bardzo ważna w edukacji, w uczeniu widzenia, w uczeniu innej kultury, a przede wszystkim, aby
uprzytomnić niezwykłe zjawisko, które zagościło w drugiej połowie XIX wieku w Europie, a potem szybko rozprzestrzeniło się na całą Europę, na cały świat. Dotarło także do Polski, czyli zjawisko japonizmu. A na początku lat 60. zjawiły się w Europie drzeworyty ukiyo-e, te wcześniej prezentowane. Dokładnie nie wiedziano, co to jest. Początkowo traktowano je jako barwne akwarele, no bo przecież były to bardzo pięknie wykonane, malowane, wyglądały jak malowane kartki. I one zafascynowały wszystkich kolekcjonerów. One zafascynowały artystów, tak iż każdy chciał mieć je na ścianie u siebie, ale także w ogóle każde elementy sztuki japońskiej. Narodziło się zjawisko japonizmu, czyli zjawisko wynikające z głębokiej fascynacji estetyką i sztuką japońską, ale nie tylko fascynację. Japonizm jest czymś znacznie głębszym, czymś znacznie ważniejszym. Powstał z inspiracji tą sztuką i tak jak współcześnie mówimy, jest takim zjawiskiem transkulturowym, czyli w wyniku zetknięcia dwóch różnych kultur, zachodniej i japońskiej, powstała nowa jakość, nowy język, właśnie japonizm. Na początku bardzo dobrze ilustruje to ta grafika Soma, zatytułowana Japonizm, gdzie znajduje się tutaj wszystko. I rekwizyty japońskie, i dama zainteresowana japońszczyzną. Pozornie to były na początku tylko rekwizyty. Z czasem stało się to zjawisko znacznie głębsze, znacznie poważniejsze. Dla rozwoju sztuki japońskiej, nie tyle dla rozwoju sztuki japońskiej, ile dla rozwoju japonizmu, bardzo ważnym elementem była jej promocja. A promował sztukę japońską poprzez swoje czasopismo Le Japon Artistique, niezwykły kolekcjoner i dealer sztuki Siegfried Bing. Tutaj właśnie widzimy zarówno Binga, jak i Luisa Gonza, który jest autorem jednego z pierwszych opracowań w Europie sztuki japońskiej, malarstwa japońskiego i drzeworytów. Wszystkie te postaci są ubrane w japońskie kimona. Zresztą też siedzą po japońsku. I to jest bardzo znamienny znak tych właśnie czasów. Co zachwycało artystów europejskich i polskich w drzeworycie ukiyo-e? Przede wszystkim z jednej strony sposób budowy formy, stosowanie pustego tła, płaskich form, giętkich linii, tak jak tutaj na tym drzeworycie Utamaro, ale przede wszystkim inne widzenie rzeczywistości, czyli krajobraz, natura, otoczenie jest pokazywane w inny sposób, przedstawiane w inny sposób. Jest przedstawiane częściowo, fragmentarycznie, jakiś ułamek tej rzeczywistości, tak jak tutaj widzimy na przykład na tych drzeworytach. Fragment łodzi, fragment sosny, z tej strony również fragment łodzi. Japończyków nie interesuje przedstawianie pewnych skończonych całości, tylko jakiś element krajobrazu uchwycony gdzieś z boku, to co widzimy.
Na przykład ten odwrócony bezczelnie do nas tyłem koń, wyolbrzymiony fragment, czy z kolei to te popsute koła. Każdy z tych widoków był inny. Był ukazywany z lotu ptaka, z wysokiego punktu widzenia albo z żabiej perspektywy. Albo tak jak tutaj, ta ulica japońska przedstawiona diagonalnie, bardzo charakterystyczne ujęcie po przekątnej. No i oczywiście tętniące, ulica tętniąca życiem. Każdy z tych elementów w różny sposób wpływał na artyst. Początki inspiracji japońskich w sztuce zachodniej znakomicie prezentują, ilustrują te dwa obrazy. Przede wszystkim Whistlera, Symfonia w bieli numer 2. Ten piękny obraz to nie tylko przedstawienie określonych rekwizytów japońskich, które się tutaj pojawiają, ale też ta charakterystyczna kompozycja z odbiciem w lustrze postaci portretowanej, z tym niezwykle pięknym, kaligraficznie niemal malowanym kwiatem. A tu z kolei polski przykład Olgi Boznańskiej, której pozornie byśmy nie kojarzyli z japonizmem. To jeden z najpiękniejszych jej utworów, czyli Japonka, przedstawiona w białym kimonie, z czerwonym wachlarzem typu uciła i w tej stylizowanej fryzurze. Boznańska nie tylko malowała postaci w kimonach, ale tutaj dokonała znakomitej reinterpretacji drzeworytu tej ulicy widzianej z góry w swoich motywach z Paryża z początku XX wieku. Czy na przykład w tym nieznanym do niedawna krajobrazie z wiaduktem, gdzie widzimy wyraźnie wpływy japońskiej sztuki. Trzeba pamiętać, że każdy z artystów ówczesnych posiadał na ścianie pracowni kolekcji japońszczyzny. Boznańska również miała drzeworyty oraz inne rekwizyty. Ten japonizm był obecny wszędzie. Zarówno w krajobrazach Stanisława Witkiewicza, tych zimowych, leśnych ujęciach, jak tutaj prezentujemy, ale przede wszystkim był obecny w krajobrazach niemal wszystkich malarzy młodej Polski. Bo przecież jednym z najważniejszych tematów dla artystów młodej Polski była natura, był krajobraz. I ten krajobraz był ukazywany z perspektywy sztuki japońskiej, z perspektywy drzeworytów i malarstwa japońskiego. Pierwszym artystą Polski, który odwiedził Japonię i właściwie jedyny do 1919 roku, był Julian Fałat. Odbył podróż do Japonii, gdzie zwiedzał ją bardzo szczegółowo. Po latach sporządził dziennik sztuki, dziennik, w którym zainteresował się kulturą japońską, gdzie spisywał swoje ówczesne wrażenie. Rzecz jasna, trudno do końca traktować jako źródło takie bezpośrednie te jego uwagi, ale bez wątpienia znakomicie wprowadzają one w świat kultury, estetyki, ale najważniejszym źródłem jego fascynacji są rzecz jasna jego obrazy. Tak jak tutaj prezentowane słynne potoki w śniegu, gdzie pustka
scenograficzne przedstawienie krajobrazu jest głównym elementem. Przypominają one te słynne potoki Fałata, drzeworyty Hiroshigego, czy w innych kompozycjach klucze gęsi Ohary Kosona, czy innych japońskich artystów. Fałat świadomie nawiązywał do tych drzeworytów, przedstawiając czy malując swoje kompozycje. Do najpiękniejszych, najcelniejszych należą samotne drzewa ukazane w śniegu, niemalże kaligraficznie przedstawiane z wykorzystaniem pustego tła i z wykorzystaniem bardzo wąskiej gamy barwnej między bielą, szarością i czernią. Innym artystą, który co prawda deklarował, iż nie interesuje się sztuką japońską i nie chodzi po tych muzeach, aczkolwiek był na wskroś przesiąknięty tym zjawiskiem, był Stanisław Wyspiański. To on jest twórcą jednej z najważniejszych serii w sztuce polskiej i w sztuce europejskiej, czyli słynnej serii pastelowej Widok z okna pracowni na kopiec Kościuszki. Seria ta powstała, gdy Wyspiański był uwięziony poprzez swoją chorobę w pracowni przy ulicy Krowoderskiej i tam, patrząc przez okno pracowni, widział bardzo nieinteresujący krajobraz, bardzo byle jaki, tory kolejowe i jakieś drzewa, a w tle gdzieś majaczył kopiec Kościuszki. I uważa się, że to właśnie Feliks Manga-Jasieński był ojcem chrzestnym tej słynnej serii, gdyż pewnego dnia odwiedził Wyspiańskiego w pracowni, który przeżywał głęboki kryzys, chory. Nie bardzo wiedział, co ma robić. Jasieński przekonał go, aby malował to, co widzi za oknem. O różnych porach dnia, o różnych porach roku, bo jesienią i zimą, podczas rozmaitej pogody. I tak powstała ta fenomenalna seria. A do najpiękniejszych z nich należy prezentowana Zadymka. Zadymka, Zadymek, jak nazywał ją Manga-Jasieński. Innym dziełem, które należy do największych osiągnięć Jasieńskiego, jest prezentowany motyw zimowy, niemal abstrakcyjny, syntetyczny, scenograficzny, który zapowiada jakąś inną sztukę. Gdyby nie śmierć artysty, być może, tu możemy zabawić się w taką futurologię, twórczość Wyspiańskiego byłaby wyglądać zupełnie inaczej. Kolejnym artystą, którego fascynowała sztuka japońska, której olbrzymią kolekcję miał w swoich zbiorach i który stworzył arcydzieła właśnie wynikające z głębokiego przeżycia drzeworytu japońskiego, był Leon Wyczółkowski. W słynnej serii tatrzańskiej, ukazującej głównie motywy znad Czarnego Stawu, Nad Morskim Okiem, Morskie Oko, czy rozległe widoki Tatr, udało mu się uchwycić to, co jest niemal nieuchwytne, o czym każdy wie, kto chodzi po górach, kto chodzi po Tatrach, czyli zmienną aurę, czyli te niezwykłe widoki, które na naszych oczach nikną, zmieniają się. I te widoki z góry, z dołu, we mgle, dokładnie o różnych porach dnia, przy różnej pogodzie.
udało się Wyczółkowskiemu stworzyć wyjątkowy zapis stenograficzny. Jeszcze raz podkreślam to słowo stenograficzny, bo to jest jedna z cech sztuki japońskiej. Umiejętność syntetyzowania, umiejętność sprowadzenia do znaku tego, co się widzi. Tak jak na przykład w tym niezwykle pięknym widoku mnicha, czy ten widok z Kozińca. Wykorzystanie pustki, wykorzystanie układów diagonalnych, poprzekątnej, wreszcie wprowadzenie tego kaligraficznego, bardzo charakterystycznego sposobu rysowania i tworzenia. Kolejnym artystą, który po przybyciu na Podhale, po przybyciu w Tatry, malował krajobrazy z Tatr. Był to Władysław Ślewiński, który jak mało kto doskonale znał sztukę japońską, bo spędził wiele lat we Francji. W końcu przyjaźnił się z Paulem Gauguinem i to on absolutnie jeszcze innym językiem wizualnym przedstawiał góry, przedstawiał morskie oko, czarny staw, ale przedstawiał je dokładnie tak, jak to robili Japończycy. Fragment zamiast całości, zbliżenie i rzeczywiście syntetyzowanie. To były te główne elementy. Kolejnym artystą, który zamyka tę fascynację krajobrazem, fascynację naturą, będzie Jan Stanisławski. Jednakże przedstawiam jeszcze jeden przykład, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego, który również uległ temu zjawisku i w ten oto sposób przedstawił chińczowe stawy. To jest Jan Stanisławski. W swoich studiach niewielkich, maleńkich, 22 na 16, ukazywał krajobrazy z Ukrainy, z Bronowic, z Krakowa, ale też fragmenty natury, fragmenty łąki, fragmenty kwiatów. Ukazywał to, ten temat, który Japończycy nazywają kacioga, czyli obrazy kwiatów i ptaków. Obok krajobrazu był to jeden z najciekawszych tematów, którym zajmowali się artyści młodopolscy. Między innymi Stanisław Wyspiański w swoim słynnym zielniku, który stał się podstawą do wykonania polichromii w kościele franciszkańskim, czyli bardzo precyzyjne studia roślin z ich opisami, ale także studia i szkice owadów, kwiatów, czy na przykład tak przetworzonych irysów. Zresztą kwiat, który był jednym z ulubionych Stanisława Wyspiańskiego. Te irysy już stają się taką płaszczyzną dekoracyjną. Tracą swoją figuratywność, stają się jakimś niemal abstrakcyjnym znakiem. Artystą kolejnym wielkim, zainspirowany Japonią i zainspirowany tematami kacioga był Wojciech Weiss. Tworzył na niewielkich kartkach papieru te niezwykłe studia akwarelowe, pastelowe czy olejne, studia kwiatów, roślin, studia owoców, a także studia ptaków. Tak jak te wróble czy kaczka
wykonana niemal jedną kreską, jednym pociągnięciem pędzla. Te wszystkie prace, łącznie z pozornie takimi domowymi tematami, jak te indyki, stanowią jedno z najważniejszych zjawisk w polskiej sztuce. A zjawisk, które być może by zupełnie inaczej wyglądały, gdyby nie ta właśnie kolekcja, oczywiście nie tylko Jasińskiego, ale w ogóle kolekcja sztuki japońskiej, która znalazła się w różnych miejscach, w różnych zbiorach w Europie. Gdy mówimy o tym temacie kaciuga, dobrze jest przywołać pracę Hiroshigeko, który przedstawiał rozmaite kwiaty połączone z ptakami, zawsze zgodne z porą roku, czyli ptak i kwiat. Kwiat, który występował w danej porze roku i charakterystyczny dla tej pory roku ptak. To były i powoje, tak jak tutaj ze świerszczami, czy tutaj jak ten niezwykle piękny studium kwitnącego maku z tą perliczką. Kaciuga charakteryzowała się określonym sposobem komponowania, przedstawiania. A mianowicie ukazywano chwile, ukazywano pewne momenty, starano się ukazywać te chwile, które teoretycznie były niemożliwe do przedstawienia, do namalowania. Czyli lekko poruszająca się gałązka rośliny, bo właśnie w tej chwili przeleciał obok tej rośliny ptak. Czy drgający powój pod wpływem tego niewielkiego świerszcza. Każda z tych kompozycji stanowiła bardzo określoną, wyrafinowaną i taką wrażliwą, wizualną całość. Do tych najpiękniejszych należy na przykład Ohary Kosona, zimorodek polujący na ryby w stawie, w bardzo podobny sposób przedstawiał Chełmoński swoje krajobrazy i polujące nad mokradłami ptaki. I oczywiście w tym wielkim temacie kaciuga są także pastelowe kompozycje Sichulskiego, czy to arcydzieło Ryby z 1908 roku, gdzie w bardzo trudnej pastelowej technice Sichulski dokonuje rzeczy niezwykłej. Ukazuje odbicie fragmentu kładki w stawie, ryby pływające, a wszystko to w takim ciasnym kadrze, bardzo specjalnym ujęciu. Bardzo dobrze to ilustrują tego typu poszukiwania i eksperymenty. Bardzo dobrze ilustrują pracę Watanabego Seiteya z serii Kwiaty i ptaki czterech pór roku, gdzie w mistrzowski sposób przedstawia niemożliwe niemal do przedstawienia pływające ryby i kwitnące kwiaty. W tych przywoływaniu wielkich postaci sztuki polskiej, młodej Polski, tej, jak to określiła Maria Poprzęcka, szczęśliwej godziny malarstwa polskiego, nie może zabraknąć Leona Wyczółkowskiego, który podobnie jak Weiss, jak Stanisławski, jak Julian Fałat, posiadał olbrzymią kolekcję sztuki japońskiej. Tutaj właśnie widzimy w pracowni jego
malującego, gdzie są rozmaite elementy w oknie katagami, czyli szablony farbiarskie, który wykorzystywał w rozmaitych kompozycjach. No i tworzył te niezwykłe roślinne wizerunki, arcydzieła, bo trudno to inaczej nazwać. Arcydzieła nie tylko sztuki pastelowej, ale przede wszystkim tego niezwykłego odczucia i przeczucia natury. I to, co jest najważniejsze, ta najważniejsza lekcja z malarstwa młodopolskiego, ze sztuki młodopolskiej, która spotkała się w pewnym momencie i była tworzona wobec sztuki japońskiej, wobec estetyki japońskiej. A stało się to wszystko dzięki tak niezwykłej postaci, jak Felix Manga Jasiński. Oczywiście nie tylko on, ale cały szereg innych twórców. Oraz to, co my jako Muzeum Manga przedstawiamy, czyli rozmaite przykłady japonizmu. A to z kolei zawdzięczamy Andrzejowi Wajdzie. Dziękuję Państwu i zapraszam do muzeum.